7 punktów w 3 meczach to dorobek drugiej drużyny Łódzkiego Klubu Sportowego na początku trzecioligowego sezonu. To dorobek, który daje pierwsze miejsce w tabeli. Pierwsze pytanie brzmi zatem, jakie to uczucie być liderem jako Beniaminek? Witam, dzień dobry. Jakie to uczucie? No wspaniałe, natomiast my do tego podchodzimy na spokojnie. Wiemy, że to dopiero trzecia kolejka, za nami, przed nami czwarta, więc jakby no na spokojnie, tak? Cała liga dopiero się rozwinie, natomiast tak jak mówisz, jesteśmy liderem, to cieszy. W sobotę mecz na szczycie, lider zmierzy się z wiceliderem. Zanim o tym spotkaniu, to jednak najpierw jeszcze porozmawiajmy o tym, co działo się tutaj we wtorek w meczu przeciwko KS Kutno. Jakie to było spotkanie? Jakie to było spotkanie? No cóż, bardzo wyrównane. Na koniec to my zbieramy 3 punkty, my wygrywamy ten mecz. Myślę, że dzięki jedności tutaj całego zespołu, dzięki organizacji gry zaczynając od bramkarza, po napastników, naprawdę funkcjonowało to dobrze. Ale tak jak mówię, no mecz był bardzo wyrównany, były momenty słabsze, były momenty bardzo dobre, ale gdzieś no piłka to jest też gra błędów. My tutaj popełnialiśmy swoje, natomiast też potrafiliśmy strzelić tą jedną bramkę więcej i wygrywamy, także bardzo dobrze. To, co musi cieszyć, to po raz kolejny fakt, że rozstrzygnęliście mecz w ostatnich minutach. No tak, zawsze gramy do końca, zawodnicy o tym wiedzą, my im też to cały czas powtarzamy, że mecz nie trwa 45 czy 90 minut, tylko jest jeszcze ten czas doliczony, więc czasem 95-98 i gramy do końca na 100%, mamy szeroką kadrę, każdy jest w 100% gotowy, ci zawodnicy, którzy wychodzą od pierwszej minuty i ci, którzy ich zmiennicy wchodzą, naprawdę dają dużą jakość, to naprawdę jest tutaj dla nas bardzo, bardzo dobre. Teraz w sobotę, jak wspomnieliśmy, hit trzecioligowy, mecz z Lechią Tomaszów, która będzie chciała się zrewanżować za porażkę tutaj w Wojewódzkim Pucharze Polski. Jakiego zatem meczu możemy spodziewać się w Tomaszowie? Na pewno myślę, że będzie to szybki mecz, tutaj kolejna konfrontacja z zespołem z Lechii. Tam też są zawodnicy, którzy już na tym poziomie mają rozegranych dużo meczów. My tutaj jesteśmy drużyną jako Beniaminek, jedziemy na pewno z dużą determinacją i tak jak w ostatnich meczach, gdzieś wykonać swoją pracę, kolejny mecz rozegrać na dobrym poziomie. O zaangażowanie zawodników, tutaj o podejście do tego meczu jesteśmy spokojni, bo tak jak mówię, powoli ten sezon dopiero się rozkręca, natomiast widzimy w drużynie dużą jedność i chęć rozgrywania każdego kolejnego meczu i wygrywania, więc myślę, że będzie to dobry mecz, a jaki wynik to dowiemy się dopiero w sobotę. Na jakie elementy w grze rywala będziecie musieli zwrócić szczególną uwagę, mówiąc inaczej, jak prezentuje się Lechia po tych zmianach w przerwie letniej? Lechia jest zespołem na pewno dobrze zorganizowanym w obronie. Gdzieś tutaj zawodnicy bardzo, bardzo dobrze się komunikują, więc zespół zgrany, bo kilka osób, które dołączyło do nich tutaj latem, natomiast trzon tej drużyny praktycznie pozostał z tamtego sezonu, więc na pewno solidna drużyna, która wysoko tutaj nam postawi poprzeczkę. Natomiast tak jak mówię, my tutaj z drużyną skupiamy się głównie na sobie, na swoich celach, na podejściu i tak jak mówię, jedziemy rozegrać kolejny dobry mecz. Jak wygląda sytuacja kadrowa w zespole? No tak, dołącza do nas Maciek Radaszkiewicz, który pauzował za kartki i tak jesteśmy w pełnym składzie, a więc kadrowo jesteśmy spokojni. Dla Maćka i dla kilku innych zawodników to będzie chyba szczególne spotkanie, bo albo grali w Lechii, albo wywodzą się z tamtych terenów. No tak, grali tam mecze, byli częścią tamtej drużyny, natomiast od jakiegoś czasu są u nas i funkcjonują w naszym zespole i tak jak oni sami podkreślają, są teraz tutaj dla ŁKS-u, walczą w każdym meczu o punkty, więc jakby jako cała drużyna jedziemy wygrać, tak jak mówię, dobry mecz.
tak się ułożył ten kalendarz rozgrywek, że na początku gracie głównie z zespołami z regionu łódzkiego, które znacie, czy to ze sprawą meczów sparingowych, czy to ze sprawą właśnie meczów w wojewódzkim, tudzież okręgowym Pucharze Polski. Trzeba przyznać, że na razie tą wiedzę wykorzystujecie bardzo efektywnie. No tak, tak jak mówisz, tak terminarz się ułożył, że rozpędzamy się bardzo powoli, rozpoczynając tutaj meczem u nas, później niedaleki wyjazd do Aleksandrowa, teraz kolejny dalszy Tomaszu, więc jakby terminarz jest sprzyjający i rozpędzający, bym tak powiedział, nasz zespół. Znamy te drużyny, tak jak mówisz, z meczów poprzednich, natomiast no zawsze jest coś do poprawy, zawsze drużyna gra coś innego, jeżeli jest nowy sezon, doszli nowi zawodnicy, natomiast tak jak mówię dalej, skupiamy się na sobie, my chcemy rozegrać dobry mecz, na pewno rywal też postawi nam tutaj trudne warunki, ale nasza piłka myślę, że się obroni. W końcówce spotkania w sobotę nie zabraknie sił, bo to będzie już trzecie spotkanie w stosunkowo krótkim odstępie czasu. No tak, ten tydzień jest bardzo, bardzo taki obciążający, bo to jest trzeci mecz. Gdzieś jeszcze te treningi, które tutaj mamy, głównie regeneracyjne. Natomiast zespół jest bardzo dobrze przygotowany i patrzymy tutaj naprawdę pozytywnie przed tym weekendem. To jeszcze na koniec pytanie nie związane z drugą drużyną, a związane z Akademią. Z Akademią Łódzkiego Klubu Sportowego, do której trwa kolejny nabór. Jak ty, jako trener, który miał już tu okazję z paroma drużynami pracować, zachęciłbyś młodych zawodników i ich rodziców do tego, aby przyszli, spróbowali sił tutaj na obiercie przy ulicy Minerskiej Krańcowej? Myślę, że to jest wspaniała przygoda, dołączyć do Akademii Łódzkiego Klubu Sportowego. Dla dzieciaków to jest super zabawa od małego z piłką, więc zachęcamy, żeby dołączyli. Nabór cały czas trwa, dobra kadra trenerska, dobre obiekty i naprawdę możliwość rozwoju w takim klubie to jest coś wspaniałego, także serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że zwycięstwem sobotnim z Lechią druga drużyna zachęci kolejne osoby do przyjścia na ten nabór. Gościem UKS TV był Radosław Pęciak, drugi trener drugiej drużyny Łódzkiego Klubu Sportowego, która, przypominamy, w sobotę o godzinie 11 powalczy o kolejne 3 punkty, tym razem w Tomaszowie Mazowieckim.